Witajcie w ostatnim filmie z miniserii, w której prezentuję Wam hipotetyczne kalendarze letniego Grand Prix i Pucharu Świata na wiele lat do przodu. Dzisiejsze kalendarze będą zdecydowanie najbardziej futurystyczne i będą się mocno różnić od dotychczasowych. Zapraszam do oglądania. Na początek kalendarz letniego Grand Prix 2042. Prolog do letniego sezonu odbyłby się na początku czerwca na skoczni w niemieckim Hinterzarten, gdzie odbyłyby się dwa konkursy indywidualne i konkurs drużynowy pomiędzy nimi. Pod koniec czerwca mielibyśmy weekendy na skoczniach w czeskim Libercu i w Wiśle, a następnie w środku tygodnia pojedynczy konkurs w Szczyrku. W lipcu odbyłyby się zawody w Einsiedeln, gdzie pierwszy konkurs byłby mixtem, oraz w Zakopanem, gdzie mielibyśmy dwa konkursy indywidualne. Na początku sierpnia mielibyśmy dwa konkursy w Courchevel, a następnie dwa weekendy w USA, w Salt Lake City i na przebudowanej skoczni w Ironwood, która umożliwiałaby skoki poza granicę 200 metrów. W przeciwieństwie do poprzednich kalendarzy nie odbyłby się tym razem turniej American Cup. Finałowe konkursy letniego Grand Prix odbyłyby się bardzo wcześnie w Chinach, w ostatni weekend sierpnia na olimpijskich obiektach w Jiangjiakou, natomiast w pierwszy weekend września na nowo wybudowanej skoczni mamuciej w Laiyuan, która byłaby na ten moment jedynym mamutem wyposażonym w igielit. W rzeczywistości kilka lat temu pojawiły się wstępne plany budowy takiej skoczni, więc być może kiedyś plan ten zostanie zrealizowany. Letnie Grand Prix zostałoby zakończone rekordowo wcześnie, dzięki nietypowym i futurystycznym inicjatywom w Pucharze Świata. Sezon zimowy 2042-43 rozpocząłby się od pierwszych w historii zawodów na skoczni leżącej na półkuli południowej, czyli w australijskim Perisher Valley. Jest to jeden z największych ośrodków narciarskich w Australii, który dysponuje ukształtowaniem terenu idealnym pod budowę skoczni. Idea ekspansji skoków narciarskich na zupełnie nowe rynki być może doprowadzi do budowy skoczni w tak nietypowym miejscu za 20 lat. W dniach 3-5 października w ramach prologu do Pucharu Świata odbyłyby się trzy konkursy, dwa indywidualne i jeden drużynowy. Przypominam, że na półkuli południowej zima przypada na miesiące, podczas których u nas ma miejsce lato. W Perisher Valley na początku października panują warunki pogodowe porównywalne do końcówki marca w Europie, więc zawody na śniegu nie powinny stanowić jakiegokolwiek problemu. Dwa tygodnie później, w połowie października, odbyłyby się zawody na śniegu w Europie, a konkretnie w niemieckim Wernigerode, gdzie już przed laty planowano budowę pierwszych krytych skoczni na świecie. Dzięki odpowiednim technologiom, naśnieżenie tego obiektu i utrzymanie wokół niego minusowej temperatury w dowolnym momencie roku byłoby jak najbardziej możliwe. Na tego samego typu krytych skoczniach odbyłyby się również dwa kolejne weekendy Pucharu Świata, również w miejscach, gdzie rozważano lub planowano budowę krytej skoczni narciarskiej. Pierwszą z tych lokalizacji jest Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W tym mieście w rzeczywistości znajduje się już kryty stok narciarski, więc przy możliwościach finansowych i technologicznych tego państwa budowa krytej skoczni K90 w ciągu 20 lat nie byłaby zbyt wielkim wyzwaniem. Tydzień później mielibyśmy zawody w Arabii Saudyjskiej w ośrodku Trojena, który w rzeczywistości ma zacząć powstawać już w najbliższym czasie. Niewykluczone, że w ramach ośrodka powstanie również skocznia narciarska. Dwa tygodnie później, od połowy listopada, zaczęłaby się bardziej tradycyjna część Pucharu Świata, rozpoczęta od zawodów na przebudowanej skoczni w kanadyjskim Whistler. Tydzień później mielibyśmy zawody na półmamucie w Ironwood, a w ostatni weekend listopada w Kusamo. Grudzień rozpocząłby się od weekendu w szwedzkim Falun, a w kolejnych dwóch tygodniach mielibyśmy zawody w norweskim Tromso oraz klasycznie w Engelbergu. Następnie odbyłyby się turniej czterech skoczni, a potem loty w Bad Mittendorf, po których odbyłaby się kolejna edycja turnieju polskiego. W kolejnych tygodniach miałyby miejsce zawody w japońskim Sapporo, z czego jeden byłby konkursem duetów, w niemieckim Willingen, z czego jeden byłby drużynówką, oraz na przebudowanym mamucie w Oberstdorfie HS250. W dniach od 17 lutego do 1 marca odbyłyby się Mistrzostwa Świata w amerykańskim Salt Lake City. Po mistrzostwach mielibyśmy długi weekend w Iron Mountain z jednym konkursem drużynowym. Po powrocie do Europy odbyłby się turniej Row Air, w skład którego wchodziłaby świeżo przebudowana skocznia w Vickersund HS270, umożliwiająca skoki nawet do około 300 metrów. Skoki przekraczające granicę 300 metra stałyby się czymś tak niezwykłym, jak dzisiaj skoki powyżej 250 metrów. Po turnieju Row Air mielibyśmy długi weekend w Lahti z piątkowym konkursem mixtów, a finał Pucharu Świata odbyłby się w pierwszy weekend kwietnia w Planicy na również przebudowanym mamucie, o wymiarach identycznych jak nowa skocznia w Vickersund.
W ten sposób mogłyby wyglądać kalendarze letniego Grand Prix i Pucharu Świata za 20 lat, gdyby zrealizowano większość futurystycznych planów budowy skoczni, z jakimi już dzisiaj mamy do czynienia, a plany ekspansji skoków na zupełnie nowe rynki udałoby się zrealizować w szczególnie optymistyczny sposób. W komentarzach możecie napisać, w jakich jeszcze nietypowych lokalizacjach chcielibyście kiedyś zobaczyć skoki narciarskie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie, do usłyszenia!